Mam na imię Alex, a to wydarzyło się, gdy miałem 14 lat. Był rok 2016 i temat klaunów był dość popularny. Moi rodzice pojechali w odwiedziny do moich dziadków. Zawsze nudziłem się jeżdżąc z nimi, więc tym razem postanowiłem zostać w domu. Mając więc wolny weekend, postanowiłem zaprosić do siebie przyjaciół, Johna, Bruce'a, Sarę i Emmę. Przez jakiś czas graliśmy na konsoli, ale w końcu się znudziliśmy. Bruce zaproponował, żebyśmy poszli porobić coś w lesie. Las był zaraz za moim domem, więc nie mając lepszego pomysłu, zgodziłem się. Co prawda nie było tam zbytnio co robić, ale miło było pospacerować na świeżym powietrzu i żartować z przyjaciółmi. Byliśmy tam przez około pół godziny, kiedy nagle usłyszeliśmy czyjś płacz. Zaczęliśmy spoglądać na siebie ze zdezorientowanymi minami. Co to do cholery jest? Zapytał John. Nie wiem, chodźmy to sprawdzić, odpowiedziała Emma. Ruszyliśmy w kierunku, z którego dochodził płacz, kiedy nagle zauważyliśmy postać siedzącą na drzewie. Gdy dokładniej się przyjrzeliśmy, dostrzegliśmy, że był to mężczyzna przebrany za klauna. John krzyknął do niego: Hej, mięczaku, czemu płaczesz? Poczułem się niepewnie i powiedziałem mu: Stary, zamknij się. Mężczyzna wpatrywał się w nas ze łzami w oczach. Cały jego makijaż był rozmazany. Miał na sobie czarną perukę oraz biały strój w czarne kropki. Po chwili smutek na jego twarzy zamienił się w lekki uśmiech. Dopiero po chwili zauważyliśmy, że w dłoni ma coś przypominającego maczetę, całą pokrytą krwią. Nagle klaun zaśmiał się i powiedział: Jeszcze dzieciaki tego nie rozumiecie, ale zaraz przekonacie się o tym na własnej skórze. Krzyknąłem do wszystkich, żeby uciekali i każdy zaczął biec w innym kierunku, aż udało nam się spotkać pod moim domem. Nie było jednak z nami Sary. Przerażeni zadzwoniliśmy na policję, a gdy ci przyjechali na miejsce, o wszystkim im opowiedzieliśmy. Okazało się, że mężczyzna był pod wpływem nielegalnych substancji i zabił swoją żonę, a następnie okrył jej ciało białym prześcieradłem. Podczas ucieczki Sara wbiegła do jeziora i nie wiedzieć czemu klaun po prostu odszedł, rezygnując z dalszego pościgu, co uratowało jej życie. Zadzwoniłem do rodziców i opowiedziałem im o wszystkim. Powiedzieli, że już nigdy nie zostawią mnie samego w domu. Dziś mam 21 lat i nigdy nie zapomnę o tym, co nas spotkało.